Witam serdecznie na pierwszym w tym roku posiedzeniu zarządu. Jest to wyjątkowe posiedzenie, ponieważ ono jest otwarte. Serdecznie witamy wszystkich widzów Panoramy i wszystkich, do których dotrze ten nasz przekaz. Chcieliśmy dzisiaj powiedzieć Wam o naszym stowarzyszeniu, które działa w konwencie Bonifratów w Zebrzydowicach. Wielu przyjaciół konwentu zastanawiało się, w jaki sposób pomóc temu miejscu i doszliśmy do wniosku 21 marca 2015 roku, że warto powołać stowarzyszenie. I tak też się stało. Został uchwalony statut, następnie stowarzyszenie zostało zarejestrowane w sądzie. Wreszcie w listopadzie ubiegłego roku otrzymaliśmy taki kredyt zaufania ze strony państwa. Jesteśmy już organizacją pożytku publicznego. Stowarzyszenie Dobroczynne imienia Mikołaja Zebrzydowskiego w centrum swojej uwagi ma człowieka chorego, zwłaszcza chorego psychicznie, który przebywa w tym miejscu, a także człowieka niepełnosprawnego, który przyjeżdża tutaj na warsztaty terapii zajęciowej. Stowarzyszenie w ten sposób nawiązuje do szlachetnego gestu Mikołaja Zebrzydowskiego, który ufundował w swoich dobrach szpital dla rannych żołnierzy, a potem powierzył go zakonowi Bonifratrów, który działa przez 400 lat na tym miejscu. Konwent Bonifratrów w Zebrzydowicach jest przykładem wielkiego dziedzictwa kulturalnego i dorobku, jakie odziedziczyliśmy po naszych przodkach. Dlatego jedną z form naszej działalności jest przybliżenie tego miejsca. I dlatego między innymi przez organizację takich przedsięwzięć jak majówka Bonifratów, koncertów kameralnych, koncertów w murach konwentu, czy współorganizowanie drużynek, które się odbywają tutaj w tym miejscu i są, jeśli dobrze, odbierane przez wielu. Na co dzień w warsztacie terapii zajęciowej zajmujemy się 35 uczestnikami, którzy trafiają do nas tutaj ze środowiska, z powiatu wadowickiego. Uczestniczą w różnych zakresach terapii, w różnych pracowniach terapeutycznych. Bardzo ważne jest to, że stowarzyszenie włączyło się i pomaga, wspiera działalność warsztatów, przez co mamy szansę uczestniczyć w ciekawych, innych zajęciach, przedsięwzięciach. Naszym takim podstawowym zadaniem, jeżeli chodzi o prowadzenie Domu Pomocy Społecznej, jest przede wszystkim stworzenie miejsca jak najbardziej przyjaznego i rodzinnego. Więc takie stworzenie jak najlepszej codzienności dla naszych mieszkańców. I właśnie to, o czym mówił Grzegorz, że te inicjatywy, które nam oferuje stowarzyszenie, czyli zajęcia teatralne, udział na planie filmowym, to jest taka rzecz, którą może tak wymiernie nie da się określić, ale w znacznym stopniu uatrakcyjnia codzienność naszych podopiecznych. Wiadomo, że takie instytucje jak Domy Pomocy Społecznej na co dzień zmagają się z problemem niedofinansowania, więc każda pomoc rzeczowa, finansowa jest bardzo dla nas cenna. Dzięki stowarzyszeniu udało nam się pozyskać takie rzeczy do bieżącej działalności, czyli artykuły spożywcze, odzież dla naszych mieszkańców, obuwie, drobne wyposażenie. I to jest coś, co jest na pewno bardzo istotne w naszej codziennej pracy. I dzięki tym takim dodatkowym działaniom też nasi pracownicy mają możliwość rozwoju i spróbowania innych rzeczy. Dzięki stowarzyszeniu w ubiegłym roku udało nam się zorganizować wyjazd integracyjny dla pracowników. To też jest niezmiernie ważne. Analizując sytuację finansową stowarzyszenia, zauważymy, że przychodami stowarzyszenia są głównie składki członkowskie, darowizny rzeczowe i darowizny finansowe.
Dzięki naszym wspaniałym darczyńcom mogliśmy realizować projekt w 2017 roku. Wszystkie środki otrzymane od darczyńców w pełni zostały wykorzystane na wspieranie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, warsztatów terapii zajęciowej. Jedynymi kosztami administracyjnymi, jakie zostały poniesione, były to minimalne koszty na zakup oprogramowania komputerowego. Powstaje tryptyk zebrzydowski. Pierwszą część Państwo mogą już oglądnąć jako sen o Kalwarii. Obecnie już spory materiał został zebrany do drugiej części, która będzie przedstawiona w tym roku na Majówce u Bonifratrów. Będzie premiera zebrzydowskich Sianokosów. No i w przyszłym roku będzie kolejna część tryptyku zebrzydowskiego i zdradzę, że ona będzie działać już w czasach współczesnych. Taką wielką wartością jest to, że uczestniczą w nim same osoby będące tutaj pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznego i wielu z nich posiadających również swoje trudności, pewne zamknięcia wynikające z choroby psychicznej, a dzięki filmowi mogą się otwierać i osoby niepełnosprawne, które też, jak tutaj zostało zaznaczone, korzystają z tej działalności filmowej, artystycznej jako zarząd, jako członkowie stowarzyszenia, których jest obecnie 26. Członków. Wszystko wykonujemy wolontaryjnie. No jest masa osób, które po cichu, poprzez swój czas, poprzez swoje kompetencje wspierają to miejsce. I dlatego właśnie z tego miejsca chciałbym jako zarząd podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy przyczyniają się do tej radości tego miejsca. Nie odbyłoby się to również bez wsparcia finansowego i wsparcia moralnego i duchowego. Kiedyś powstał tutaj most, most, który łączył dwie strony, Proboszczową z Przaworową. Obok stadionu na rzece Cedron. Wcześniej w tym miejscu nie było mostu, była tylko przez rzekę. Podobnie jest, tutaj można by było porównać te nasze mosty, które chcemy zbudować pomiędzy niepełnosprawnymi a mieszkańcami. Szanowni Państwo, bardzo ciekawe jest to, że kiedy później po powstaniu tego mostu, o którym wspominałeś, przyszła powódź, to był jedyny most, który w tych okolicach się ostał. I można powiedzieć, przetrwał napór wody. I sądzę, że właśnie te mosty miłosierdzia, które tworzymy i współtworzycie Państwo razem z nami, sądzę, że to są jedyne rzeczy, które również i po nas pozostaną. Dlatego, jeżeli uważacie za słuszne, wesprzyjcie naszą działalność w taki sposób, jaki uznacie za właściwy.